Minęła 16.45, 14.45, czas na Ekspres Regionów. Marzena Kawa, dzień dobry. Pan Michał Wojciechowicz, leśnik, inżynier nadzoru z nadleśnictwa Zambrzenica. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy serdecznie, dzień dobry. Mamy nadzieję, że się słyszymy. No, pracujemy nad tym, abyśmy się mogli usłyszeć. Hit hiszpańskiej La Liga dla Barcelony. Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie na własnym stadionie pokonała Atletico Madryt 1-0. Bramkę zdobył João Félix, ale bohaterem Katalończyków został jej rezerwowy bramkarz Iñaki Peña. A my teraz udajemy się do kuchni. Strasznie się. Proszę państwa. Przyłapali mnie państwo na gorącym uczynku. To ciężko, proszę państwa, od kuchni Tomka odejść bez niczego w ustach. Wiesz co, no właśnie naprawdę. Nie dziwi mnie. Przepraszam, a do czego ci tyle selera, kobieta? To będzie ta chmurka serowa. A, selero. Truflowo-selerowa. Serenada też będziemy śpiewać. Nie wiem jak pan, a mnie to absolutnie przekonuje. No, zdaje się, że jest inny tryb dostarczania zaproszeń i korespondencji. I poza tym zdumiewające jest. Ja bardzo państwa muszę przeprosić, ale muszę wypuścić mojego psa z pokoju, ponieważ uczestniczy zbyt mocno w audycji. Zaraz wrócę. Tomasz Sakiewicz, a ja, proszę państwa, szybciutko przypomnę, o co chodzi. Trzeba będzie pomoc. Myślę oczywiście o mikołajkowym bloku reklamowym. To już powoli staje się almańską tradycją. Tamtejsza opozycja ponownie odpaliła racę w budynku parlamentu, aby zablokować obrady. Wcześniej posłowie ustawili barykadę z krzeseł. Że zeszłoroczne przysłowie brzmiało odwrotnie, bo wtedy Święta Barbara była wyjątkowo ciepła i tylko Wigilia była po lodzie, a potem ocieplenie, więc to nie do końca się sprawdza. No ale poczekamy do grudnia i zobaczymy. I tymi informacjami kończymy. Z kolejnym serwisem wracam do państwa o 6.30, a już teraz program Wstaje Dzień. Zapraszam. Górników. Także bardzo dziękuję. Monika, do państwa.